Śląskie, narciarz uderzył w drzewo. 34-latek zmarł Śląskie, tragedia na stoku. 34-letni narciarz nie żyje. W poniedziałek na Pilsku w Beskidzie Żywieckim zjeżdżający z góry 34-letni narciarz wypadł z trasy i uderzył w drzewo. Mężczyzny nie udało się uratować. 34-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego w wyniku uderzenia w drzewo doznał poważnych obrażeń klatki piersiowej. Świadkowie wezwali na miejsce służby ratunkowe. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, informuje Polsat News. Podjęta została próba reanimacji mężczyzny, który uległ wypadkowi. Niestety nie udało się go uratować. Aspirant sztabowy Mirosława Piątek, cytowana przez Dziennik Zachodni, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Żywcu poinformowała, że do wypadku doszło około godzina 11.00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że narciarz podczas jazdy stracił panowanie. Na miejscu policja prowadziła czynności pod nadzorem prokuratora.